Siemanko, nadszedł czas, żeby pokazać Wam, co będziemy tutaj rzeźbić z napraw blacharskich na tym samochodziku. Także za chwilę obejdziemy go dookoła i Wam pokażę, co tu trzeba zrobić. Trochę tego będzie na pewno. Będzie też trochę zdejmowania blach. Wszystko to będą pierwsze moje roboty. Nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłem, no ale dwóch lewych rąk nie mam, więc raczej sobie z tym poradzę. Jakby ktoś z Was chciał też się wahał, czy da sobie sam radę, to może po moich filmach mniej więcej zobaczyć, czy to takie straszne, nie? Dobra, to idziemy. Zaczynając od przodu, no tutaj zdjąłem już nadkole i ogólnie Mazda jest tutaj zdrowiuszka. Nie ma grama korozji tutaj w tych miejscach. Czekajcie, pójdę po latarkę, tam przyświecę lepiej. O. O, tam jest wszystko super. Trochę liści się napchało, nie? Ale nie ma problemu. Jedyne co trzeba zrobić, to tutaj dół trzeba poprawić. O. No i tu się zaczynają już tam na samym dole jakieś tam wykwity, no ale to już efekt progów. Podwozie Wam potem pokażę, co będziemy robić w podwoziu. Na razie, coś tam spadło. Na razie przelecimy się po nadwoziu, nie? No tutaj jakiś tam kawałek, ale to tam szlifnięcie i gitara. Tutaj z przodu przy przymocowaniu lampy. No tam może kawałek blaszki jest trochę do podprostowania, bo tam kiedyś ta Mazda tutaj była lekko puchnięta, więc tam może coś wyjść ciekawszego po zdjęciu. Ja zderzak zdejmowałem ogólnie, ale nadkola nie zdejmowałem. Jak zdejmiemy, znaczy nadkola, błotnika nie zdejmowałem. Jak zdejmiemy błotnik, to potem się zobaczy, jak to dokładnie wygląda. Następnie, no próg tutaj jest wgięty, ewidentnie widać. A to poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą walnął. Pojawia się korozja, oczywiście ranty drzwi, nie? O! Ale drzwi to będziemy oczywiście robić później. O, tutaj cały rant pięknie objechał. Nie wiem jeszcze, jak to zrobimy. Może na porządnie dorobimy sobie reparaturki, nie? Tutaj są jakieś wykwity oczywiście na progu. Tylne drzwi, to tam jakieś takie drobiazgi. Nie powinno być tragedii. A te tylne drzwi są aluminiowe ogólnie, więc nie chciałbym tu się jakoś... Czy mam nadzieję, że uda się bez większych napraw, tylko tam jakieś poprawki, nie? Lakiernicze. No to jest akurat aluminium wszystko. Przednie są stalowe. Prawy próg, tył, no już widać, że zaczyna się rozłazić. Czekajcie. O, teraz może lepiej będzie widać. No tutaj już pojawiają się kwiatki, tak samo tutaj przy kole już zaczyna się rozłazić. I lecimy, lecimy, lecimy nad kolem i proszę bardzo, o! Mazda, nie? Więc to się tutaj nam... Już tu trzeba będzie sobie jakąś reparaturkę dorobić. Tu się pewnie obejdzie bez tam zdejmowania błotnika, ale to sobie jeszcze kamerą inspekcyjną zobaczymy, czy tam wszystko w środku będzie elegancko. Jak nie, no to trzeba będzie zdejmować i zabezpieczać to. Robimy na porządnie, nie? Na lata. Nie jakąś fuszerkę. Tylny zderzak. No to tam. Tu nim przywaliłem w słup betonowy. Tutaj mi samochód w tył wjechał. To nie było naprawiane. O, tablica jeszcze pogięta po tym wjechaniu w tył. Ale to tam. Jemu nic nie jest, także przeszlifuje się, pomaluje i tyle. Tylna klapa. O. Tylna klapa w Mazdzie RX-8 to jest... O, to spadło. Żeby otworzyć klapę, to potrzebujemy kluczyka, bo mam odpięty akumulator. Taka ciekawostka. Więc
Drugi raz w życiu będę otwierał klapę z kluczyka. Zobaczymy, czy da radę. Działa wszystko. Elegancko. Klapa w Mazdzie to... Raz, że te Mazdy tutaj strasznie je źle. Teraz jeszcze latarka. Gdzie ja zostawiłem latarkę? A tutaj. Tutaj te Mazdy źle mocno przy świetle stopu. To po drugie, o, tutaj już jest wykwit, tutaj zaczyna, tutaj i zajrzyjmy pod spód. O, i tutaj nam klapa pięknie koroduje. No, trzeba będzie coś z tym zrobić, albo poszukamy innej klapy, ale trzeba by w kolorze czerwonym. Ta klapa i tak już była zmieniana w sumie. Też ze względu korozji, także to jest druga klapa na tym samochodzie, też skorodowała. Jako użytkownik, gdybym wcześniej miał ten samochód, albo inaczej, gdybym teraz miał zdrową klapę, to już wiem, co zrobić, żeby ona nie korodowała. Po pierwsze, trzeba zdjąć ten spoiler. I tu są dziury mocujące, otwory. Otwory, dokładnie. I trzeba będzie silikonem uszczelnić te otwory mocujące, żeby woda nie wpadała do klapy. A po drugie, to światło stopu też powinno się włożyć na silikon. I sprawa korozji byłaby załatwiona, bo ta klapa nie miałaby prawa tutaj skorodować na dole, tak jak skorodowała. Ciężka sprawa. Gdyby nie dostawała się woda. Także zabezpieczenie tych dwóch miejsc sprawiłoby, że klapa by naprawdę dużo była w stanie wytrzymać. No i oczywiście zabezpieczenie woskiem, a ja tego nie robiłem. A w sumie szkoda. Liczyłem, że ten samochód szybciej uda mi się zrobić, a w sumie pojeździłem nim 2 lata, zanim się dopiero zabrałem za naprawy. Na początku miał tylko drobne rzeczy, no ale teraz wyszło wszystko, więc w sumie jak wyszło, to już wiemy, co trzeba będzie zrobić, nie? Tutaj historię, ten samochód miał znowu piękną. Otóż ktoś go tutaj kiedyś przytarł i on był tu naprawiany, tu jest szpachla, jak widać. Jest tu, o, może uda mi się urwać. Nie? Dobrze się trzyma. O, szpachla, nie? Więc był naprawiany, ta naprawa była średnia, pojawiła się korozja. Taki malutki bąbelek był. No i potem jakaś pani na parkingu poprawiła mi to miejsce. I w sumie wszystko się rozsypało. Jak widać tutaj korozja, więc tutaj będziemy ten panel cały zdejmować i reperować. No, prawdopodobnie przyjdzie nowy tutaj panel. Tak jak przyjdzie, zaraz wam pokażę próg nowy, nie? No i tutaj standardowo w tym miejscu, tak jak z drugiej strony, się rozlazło. Tutaj znowu ten rant jest w dobrym stanie, czego nie powiemy z tamtej strony. Jeszcze przy tym panelu, co musimy zrobić, to zaraz otworzymy korę, klapę. O, tu nam koroduje. Tamto jest zdrowo, ale w tym miejscu się pojawia korozja, więc tutaj trzeba będzie sobie nareperować ten korek w lewo. Podobno w Mazdach to jest częsta przypadłość, więc będziemy to robić. I teraz wam pokażę w ogóle hit, nie? Jak to zrobić? A, już wiem. Tak, wezmę sobie. Czekajcie, skręcę sobie kija. O. I teraz wam pokażę próg, nie? To jest Mistrzostwo Świata i tu się pobawimy troszeczkę. O, proszę. Oto próg. Trzeba będzie go wymienić. I ciekawe, co jeszcze w środku się dzieje, nie? No ale tutaj rozlazło się już naprawdę daleko. No mam nadzieję, że w środku tragedii nie będzie, bo zaglądałem kamerą inspekcyjną i ogólnie tragedii nie ma. Ogólnie jeśli chodzi o konstrukcję główną, nośną tego samochodu, to jest zdrowa w środku. Będziemy ją tylko zabezpieczać woskami i tyle. Tylne prawe drzwi, no to też poprawki, nie, bo tutaj poobijany jest w milionie miejsc drzwiami samochodowymi. Nikt nie dba. Przednie drzwi, dolny rant. Tak samo tutaj tą część jak zwykle też będziemy naprawiać, jakieś tam drobiazgi i tyle. Lampy pójdą do
renowacji. Za ścianą mam zakład, który się tym zajmuje, także zobaczymy, jak sobie poradzą. Maska tylko do polakierowania, jest ładna, ale ten lakier zdejmiemy i na gołą blachę będziemy kładli. Dlaczego? No, żeby potem na mierniku grubości lakieru była jedna warstwa i tyle. Z ciekawostek, co jeszcze? Maska jest aluminiowa też w tym samochodzie. Co dalej? No oczywiście dach trzeba będzie zrobić. O, patrzcie, jak kamień poszedł, nie? Całkiem ostro, więc tutaj ogólnie zrobimy lakierowanie całości. Aczkolwiek ile się da, zrobimy we własnym zakresie. Także do lakiernika najprawdopodobniej damy tylko na położenie ostatnich warstw. Natomiast podkłady to będziemy sobie sami kładli, szlifowali, przygotowywali. Nie ma tego dużo, także nie ma strachu, nie? I z takich zewnętrznych rzeczy to by było na tyle. Tam lusterka jeszcze pójdą. O, tutaj były też obtarte kiedyś. No to nie ja. Także myślę, że będzie ciekawie z naprawą tej Mazdy. Zobaczymy, czy się do wiosny wyrobimy. No chciałbym się wyrobić do wiosny, bo w sumie tym samochodem fajnie się jeździ i bym sobie pojeździł. Kurczę, zapomniałem wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, jaką trzeba będzie zrobić tutaj. I to w sumie będzie taka grubsza rzecz. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Tragedii nie ma, w sumie tego nie widać. Na konstrukcję to nie wpływa, ale naprawić trzeba. Jak kupujecie Mazdę, to też na to patrzcie. Zaraz podniesiemy maskę. O, jak to zrobić jedną ręką? O, udało się. I teraz uwaga. Tutaj jest puszka akumulatora, puszka filtra powietrza i te dwie puszki stoją na takiej belce. Słabo ją teraz widać. O, tam jest taka czerwona belka na dole. To jest przykręcone do tej belki, nie? I powiem wam, że jeżeli macie tą belkę zdrową, to od razu ją zabezpieczcie antykorozyjnie. Ale myślę, że w większości przypadków już po tylu latach to ta belka będzie mocno skorodowana i my będziemy tą belkę dorabiać nową, wymieniać, nie? Mówię ciągle nie, to jest bez sensu. W każdym razie to będzie taka chyba największa zabawa blacharska, bo trzeba będzie trochę elementów dorobić i wymienić. Potem jak tutaj wybebeszymy maskę, pod maską wszystko, to zobaczycie lepiej, o co chodzi. Profesor Chris nagrywa często filmy od spodu na podnośniku. A my, kuźwa, nie mamy podnośnika, ale mamy kanał. To wam teraz pokażę, co nas pod spodem czeka za robota. Trochę tu będzie. Więc tak, po pierwsze, trzeba będzie tutaj, o, widzicie, tył. Już jest nieźle ruszony. To jest obudowa bagażnika, tam dalej jest belka. O, tu widać lepiej. Także trzeba będzie to poprawić. Belkę to może nową kupimy. Natomiast pozostałe blachy to trzeba będzie, znaczy nową. Mniej skorodowaną i pomalujemy. Natomiast pozostałe blachy trzeba będzie oczyścić i zrobić. Tam z drugiej strony. O, widać. No koroduje. Niestety. Te fragmenty rur korodują. One nie są z nierdzewki, z tego co widzę. Tłumik jest z nierdzewki. Natomiast znowu rura tutaj dochodząca nie jest z nierdzewki. Także może dokupimy trochę rurek nierdzewnych. Zostawimy oryginalny wydech, a zrobimy po prostu same rury, żeby były nowe.
I teraz od czego tu zacząć, Jezu? Dyferencjał. Ostro zardzewiały. Będziemy czyścić, malować. Wózek tylny. Tak samo. Cały zardzewiały. Wszystkie śruby. Też będziemy zdejmować, czyścić wózek, malować. Drążki zawieszenia. Tu zawieszenie jest z żyleta, ale drążki skorodowane Mazda. Także będziemy wymieniać. Czy wymieniać? Czyścić, malować drążki. No tam. Może sobie tutaj. Znowu zapomniałem, jak to się nazywa. Zwrotnicę. Tylną. Tylko to nie jest zwrotnica, a nazwijmy to zwrotnicą. Może tam sodę wrzucimy, będzie czysta, nowa. A blachy, osłony hamulców do czyszczenia. Śruby. Zobaczcie, jak tu śruby strasznie korodują. Na śruby to zrobimy sobie ciekawy sposób. A mianowicie w domowych warunkach je sobie ocynkujemy. Zobaczymy, jak to się robi, czy się da. Także to też Wam pokażę. Także cały wózek z zawieszeniem idzie do czyszczenia, malowania. Rozkręcamy. Założymy oczywiście zamiast gumy już poliuretany. Bo tak ogólnie wszystko głowiczki tu są zdrowe. Tutaj macie widok na próg od dołu. Tam drugi próg. On jest, nie? Przykryty jakimś bitumem, ale jest. Coś tam wyłazi. Pewnie się trochę rozlezie. Te bitumy trzeba będzie zdjąć. I to będzie trochę darcia. Potem próbowałem szpachelką ruszyć, no niestety ciężko to schodzi. Ale damy sobie radę, zdejmiemy, wyczyścimy to na wszystko. Oczywiście zbiornik. Teraz tak. Belka tutaj pomiędzy skrzynią biegów a dyferencjałem też do malowania odkręcamy, malujemy. Wydech. Rury pospawamy sobie nowe. Ta część jest spoko. Jej tu nic się nie dzieje. Kolektor też jest spoko. Oczywiście jak ktoś tu robił konserwację, to nie zdjął żadnych osłon. Widzicie? Osłony są pomalowane. Także pod osłonami może być trochę gorzej. Aczkolwiek może tragedii nie będzie. Spróbujemy to wszystko uratować. Także osłony pościągamy tutaj. Zespół napędowy, silnik ze skrzynią wyciągniemy ze środka. Poprzeczne rozporki po pierwsze naprostujemy. Bo coś tu się strasznie złego stało. A po drugie pomalujemy. Będą jak nowe. Ogólnie dążymy do tego, żeby samochód był w stanie prawie jak nowy, nie? Także wszystko, co wymaga zrobienia, to zrobimy. Tutaj troszeczkę, o, widzicie, w środku jest czysto. O, tak może widać. W środku profile są czyste, na zewnątrz trochę je bierze, także tutaj będziemy je sobie czyścili, szlifowali, zabezpieczali. Przedni wózek, zabezpieczenie, zwrotnicę, no to będziemy robić. W najbliższym czasie odkręcimy zwrotnicę, wypiaskujemy, wymalujemy. To ta część będzie ok. Już tego nie będziemy potem rozbierać. Jak to zrobimy? Złożymy to wszystko, żeby przednie zawieszenie jeszcze pracowało. I pojedziemy na ściągnięcie czynnika z klimatyzacji, bo niestety klimę trzeba będzie rozpiąć. To nie będziemy tutaj środowiska zatruwać, tylko sobie weźmiemy i odciągniemy czynnik. Tu się coś poci, nie? Znowu podziemnie. Pewnie mnie zaraz zatłuczecie za to. Tego się nie da słuchać, nawet ja miałbym problem. Tutaj coś się poci, zobaczymy dlaczego. Aczkolwiek ten otworek ze skrzyni biegów jest suchy. Także raczej uszczelniacz na wale do zrobienia. Co
co tam jeszcze będzie? O Jezu. Tam są, trzeba będzie zrobić nowe magistrale olejowe do chłodnic oleju, bo w Mazdach też to koroduje, także dorobimy sobie węże. Okutecz nie będzie stalowych rur, tylko wszystko będzie w wężach. Jak ktoś będzie chciał, to wszystkie wskazówki odnośnie do robienia tego, to będzie można mu udostępnić. No i spód tak wygląda. Aha. Raz dałem samochód do robienia na Podlasiu, nie? Coś mi się wydaje, że tu katalizatora nie ma. Ale pewien nie jestem. Także to tyle. Na razie trzymajcie się i będę niedługo wrzucał kolejne filmiki. Na razie, cześć.